Jesteśmy dziś z wizytą w Mikoszowie, w Miasteczku Nadziei. To miejsce stworzone dla osób z niepełnosprawnościami. Dawne gospodarstwo zostało odbudowane, dziś zachwyca. Swój udział miały w tym fundusze unijne. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna zajmuje powierzchnię 5 hektarów, ale zastanawia mnie, jak to wyglądało na samym początku, kiedy Pani tutaj po raz pierwszy przyszła. W 1991 roku kupiliśmy tą posesję z domem bardzo zniszczonym, 80% zniszczony. I tak naprawdę byliśmy bardzo załamani, bo 3 kobiety i chore dziecko, chory chłopczyk, bardzo chory. A jeszcze co, 8 niewypałów, było naprawdę niebezpiecznie. Ale po jakimś czasie trzeba zabrać się do roboty, a nie wydolić. Ten budynek, gdzie jesteśmy, i tutaj są warsztaty terapii zajęciowej, został przerobiony ze stajni dla koni. Był bardzo zniszczony, to w ogóle nie można było tutaj naprawdę dojść do czegoś, co jest gdzie. Ale rzeczywiście świetnie kosztory zrobiony i został bardzo pięknie wyremontowany. Duży obszar jest, to jest pozostałe po PGR-ze. Piękny plac jest, piękne miejsce. Dużo drzew, zieleni, park. Także tu naprawdę jest miejsce godne na tym, żeby ludzie, ci, którzy los dotknął bardzo srodze, mogli tutaj szczęśliwie żyć. Co ośrodek oferuje podopiecznym? Przede wszystkim oferuje pomoc w zakresie medycyny, edukacji i rehabilitacji społecznej. W medycynie mamy tutaj różnego rodzaju pomoc z dziedziny psychiatrii, neurologii, rehabilitacji, fizjoterapii i również mamy oddziały psychiatryczne dzielnego pobytu dla dzieci, poradnie logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne. Bardzo duże role odgrywają przedszkola, szkoły, rehabilitacja społeczna, to są warsztaty terapii i zakłady aktywności zawodowej. Jak ważne dla powstania tego miejsca i dla rozwoju były fundusze unijne i jakie to były kwoty dofinansowania? Rozpoczęliśmy właściwie projekt w 2015, w 2020 żeśmy zakończyli ten projekt. W sumie ponad 6 200 000 kosztował cały projekt, w tym z Unii Europejskiej otrzymaliśmy kwotę ponad 4 miliony. Teraz jesteśmy na terenie ośrodka, ale już w zupełnie innym miejscu i proszę bardzo, z jednej strony plac zabaw, kolejne budynki. Co tu się znajduje? Za nami znajduje się budynek dla psychologów, są tam gabinety psychologiczne. Tutaj zaraz obok mamy salę rehabilitacyjną. Prowadzimy też hipoterapię, mamy obecnie 11 koni. Również mamy mały zwierzyniec, można tak to nazwać, gdzie mamy króliki, świnki morskie i kozy górskie. Niedaleko nas znajduje się również poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Często te osoby mają myśli samobójcze, mają problemy rodzinne i tak dalej. Same nie potrafią sobie z tym poradzić, tak samo te rodziny, jest im trudno. Natomiast tam mogą znaleźć tą pomoc. Dziś to ponad 7 tysięcy osób, które każdego roku korzystają z Waszej pomocy. A jakie są plany na przyszłość? Przede wszystkim chcielibyśmy im zapewnić stały pobyt, bo to jest dla nas jakby taki priorytet, to miejsce, gdzie mogliby tutaj już być do końca. Niestety rodzice się starzeją, są coraz słabsi i oni nie mają siły już do tych dzieci, do opieki nad nimi. Dlatego ważne jest, żeby był ten stały pobyt. Dzięki tej inicjatywie zatrudnienie znalazło około 200 osób, w tym 50 z niepełnosprawnościami, a Stowarzyszenie Świętego Celestyna już ma nowe pomysły. Plany są ambitne.